związku z tym obrad, każdy z Państwa ruszył na porządku. Czy jesteście za przyjęciem porządku na obrad naszej sesji? Jeżeli tak, to kto jest za? Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Ja. W przetargu
Powiedziałeś nam kolejne spotkanie. Nasz inspektor nadzoru stoi na stanowisku, że żadnych innych zastępczych prób nie wyraża zgody, mają być takie budowane, jakie są. I tego się trzymamy. Jeżeli chodzi o przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Przetycz Włościańska i Przetycz Kulwar, otwarcie ogłosiło 12 lutego, złożono 4 oferty, została wybrana najkorzystniejsza oferta z ceną 117 318 zł i 88 groszy. Złożona przez firmę Infrastruktura 2,59, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Kazimierzowska 43, lokal K02572, Warszawa. Zadanie to zostało wykonane już w kwietniu. Jeśli chodzi natomiast o przetarg nieograniczony na rozbudowę i przebudowę budynku Świetlicy Miejskiej w miejscowości Stare Suskie, otwarcie ofert ogłosił 20 lutego z powodu epidemii koronawirusa. Gmina Głosiowo odstąpiła od podpisania tej umowy. Mam jeszcze taką informację. Chcemy poprzez SMS-y na naszej stronie zamieścić, przypomnieć taką akcję, którą propagowaliśmy już wcześniej. A akcja ta ma tytuł Tu mieszkam, tu płacę. Zwracam się do mieszkańców gminy, którzy nie dokonali jeszcze zameldowania. Płaćmy podatek dochodowy w miejscu swojego zamieszkania. Ponad 38% daniny, którą płaci fiskusowi każda pracująca osoba, trafia do samorządu, który rozlicza się podatek. Więc z punktu widzenia gminy jest to bardzo istotne. Dlatego tak ważne jest zgłoszenie dyskusji na grupie zakup 3 w chęci rozliczenia się w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Dzięki dokonaniu tej zmiany pieniądze wrócą na łaskę przez nową inwestycję, w tym na tym samym podnoszą właśnie standard życia nasze najbliższe roczne. Otóż mamy wcale nie małą grupę warszawiaków, nie tylko warszawiaków, którzy na pewno sprawę większą część roku, w ogóle cały rok mieszkają już od lat ulic, ale zameldowani są do rozliczenia finansowego w Warszawie. Często bywa tak, że was tym najbardziej oszczędzą nasi mieszkańcy, im się wszystko należy. Natomiast jak sprawdzamy, gdzie płacą podatki, Warszawa, przecież w związku z tym, dlaczego nasi mieszkańcy mają składać się na poprawianie ich komfortu tu na terenie naszej gminy? Proponujemy i prosimy, żeby wszyscy, którzy tutaj mieszkają, chcą korzystać z tych dobrodziejstw, niech partycypują również w tym naszym budżecie. Nakazać nie możemy, ale prośba ma takie grzeczne znaczenie, że myślę, że część ludzi przekonamy, jeżeli Państwo możecie też przekonywać, tak naprawdę ten podatnikom jest naprawdę obojętne, czy w tej Warszawie ten podatek ma zapłacić, czy mógłby płacić lub u nas, gdzie mieszka. Natomiast pamiętajmy o tym, że dla Warszawy te 10, czy 20, czy 100 tysięcy w ich budżecie wielomiliardowym nie ma żadnego znaczenia. Ale tutaj u nas ma to znaczenie. Powiem również o aspekcie takich usług, które my fundujemy naszym mieszkańcom ekstra, dodatkowo. Myślę tutaj o rehabilitacji. Więc mamy przypadki, że się okazuje, ktoś przyjechał sobie i pretensje, uwagi i roszczenia. Mało tego jeszcze mówią, maseczki nie będzie zaglądał. Ta obsługa, mamy taki jeden przypadek, obsługa normalnie boi się o swoje życie i zdrowie, więc no, ta maseczka póki nie jest zniesiona, no musimy przestrzegać tych zasad. Okazuje się, że jeszcze często korzystają najwięcej ci, co mają najwięcej czasu. A najwięcej czasu mają ci, co tutaj prawda, na letnisko przyjeżdżają, nie partycypują w tych kosztach,
chcieliby, żeby się nasi mieszkańcy składali na te koszty. My ich chętnie tu witamy, oczywiście obsłużymy, ale z prośbą. Nie jesteście lepsi od naszych mieszkańców, skoro nasi biedni mieszkańcy składają się na ten budżet, naprawdę oni też powinni się na ten budżet składać. Tyle, proszę Państwa, takich uwag bieżących. Dodam jeszcze tylko, że generalnie z Wydziałem Finansowym z Panią Skarbnik podchodzimy ostrożnie do wydatków tegorocznych. Wydaje się, że wolelibyśmy tak realnie oprzeć się na dochodach. Wspominałem, że te dochody już w tej chwili ponad 300 tysięcy są mniejsze niż planowane. Do końca roku możemy się spodziewać zdecydowanie większej kwoty. Jeżeli na to nałożymy jeszcze tą zapaść demograficzną na terenie naszej gminy, która powoduje, że w naszych placówkach, czy przedszkolach, czy szkołach coraz mniejsza liczba dzieci w danej klasie, w danym oddziale się pojawia. A pamiętajmy, że subwencja oświatowa jest przekazywana przez rząd na dziecko. Jeżeli jest 25 uczniów, to wysokość tej subwencji pokrywa nam wszystkie wynagrodzenia i pochodne dla pedagogów. Ale jeżeli jest mniej tych uczniów, to niestety ta subwencja nie pokrywa. A Państwo zdajecie sobie sprawę, że my mamy tak niewielkie klasy, że teraz mamy 5, 7, 9, więc gdzie jeszcze do 25? Po naszej ostatniej wspólnym spotkaniu ja chcę się zwrócić do trzech komisji, bo wydaje się, że to jest zasadne, z taką prośbą, żeby komisje pochyliły się nad dwiema propozycjami, które zamierzam przygotować dla Państwa. Powinnam jednak określić tych propozycji. Chcę zaproponować tym komisjom pod rozważenie i zaopiniowanie dwóch kierunków. Jeden kierunek, włączenie, bo jest najbardziej logiczny, tych dwóch najmniejszych placówek, sieciów i długoziemka. Przepraszam, sieciów i dalekiego, i wtedy tworzyli jedną placówkę. Drugi kierunek, który przychodzi nam do głowy, to jest taki, że i w jednej, i w drugiej placówce zostawiamy, nie mówimy o likwidacji szkół, zostawiamy placówki, oddziały 0-3 i w sieciach, i w dalekim. Nawet rozważamy, żeby to były oddziały publiczne, natomiast młodzież z klas 4-8 zasiliła tę rękę klasy w pozostałych szkołach. Potwierdzę, powtarzam jeszcze raz. Wtedy ta druga propozycja mówi, obie placówki zostają jako publiczne, prowadzone przez gminę. Zmniejszamy tylko zakres kształcenia do 0,3. No i będę miał prośbę do komisji wniosków, żeby zaopiniowała, powiedziała się na ten temat Komisja Oświaty, Komisja Finansów, bo za tym wszystkim kryją się jakieś tam wcale nie małe pieniądze, a jednocześnie może Państwo jeszcze wypracujecie jakąś swoją trzecią propozycję, którą będziemy mogli rozważyć. Więc z góry już Państwa informuję i proszę, jak te wnioski spłyną, proszę o analizę. My podamy też w tych swoich propozycjach, podamy wyliczenie. To tyle z mojej strony, z pozostałych rzeczy. Tylko poinformuję Państwa, że przedszkole długoziemne rozpoczęło funkcjonowanie. Już w tym tygodniu mieliśmy piątkę dzieciaczków. W szkołach rozpoczynamy od poniedziałku. Szkoły się otwierają pod tym kątem, że zajęcia dla klas 0-3 plus konsultacje dla ośmioklasistów. Oczywiście zgodnie z wytycznymi ministra,
Te zajęcia są nieobowiązkowe. Rodzice podejmują decyzję, czy wysyłają dziecko, czy nie wysyłają. Na razie tak to wygląda. To jest duży kłopot i utrudnienie dla naszych nauczycieli, bo tak naprawdę, jeżeli ten nauczyciel ma być w szkole, to nie bardzo widzę możliwość, jak ma zajęcia z dziećmi, to potem jak też tylko zajęcia zdalne prowadzić. Mam nadzieję, że ten chaos w miarę szybko zostanie opanowany i wrócimy do pewnej normalności, jeżeli ta sytuacja pandemiczna pozwoliłaby, na pewno byłoby dla nas wszystkich ulgą, jeżeli zaczniemy, przestrzegając oczywiście wszystkich zaleceń i mając ciągle w głowie świadomość niebezpieczeństwa, zagrożenia, ale my musimy wracać do takiej normalności, bo już nie tylko gospodarka utrzymuje tego, ale i psychika i utrzymuje wielu ludzi. Więc to wszystko, mam nadzieję, że uda nam się w jakiś sposób szczęśliwie doprowadzić do rozruszania i rozpoczęcia funkcjonowania. Od 25 lipca autokary będą jeździły. Mamy taką świadomość, że jeżeli na początku, tak zwykle jest, że na początek nigdy dzieciaczku się pojawia, ale potem jak rodzice widzą, że jeden chodzi, drugi chodzi, to kurczę, no to ja puszczę swojego. No, naszym obowiązkiem jest zapewnić się na autobus, autobus wszystkim. I moje ocenie uważam, że ministerstwo, rząd powinien przedstawić mapę drogową zakończenia roku szkolnego tego roku. Dlatego, że musi być czas na przerwę, musi być czas na odpoczynek i wreszcie na przygotowanie się do rozpoczęcia następnego roku szkolnego. Nie da rady przeciągać tego w nieskończoność, bo to nie służy sprawie. No ale wysyłamy taki wniosek. Jak jestem przy głosie, to jeszcze powiem Państwu, że jesteśmy jako gmina zrzeszeni w Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej. Miasta mają Związek Miast Polskich, Metropolie, województwa mają swoje związki i od lat, ale teraz jeszcze ponownie wystąpiliśmy z takimi postulatami. W punkcie pierwszym prosimy o przyjęcie regulacji ustawowych, w których rząd w 100% pokrywałby wszystkie koszty wynagrodzeń pracowników szkół i przedszkol. Mówimy tylko o wynagrodzeniach. A zatem inwestycje w tych obiektach, remonty, wyposażenie, wszystko pozostaje po stronie samorządowej. Postulujemy zwiększenie finansowania wydatków oświatowych z budżetu państwa celem pokrycia niedoszacowanych wydatków gmin na oświatę z lat ubiegłych. W punkcie trzecim prosimy o przekazanie samorządom rzeczywistych kompetencji w zakresie kształtowania sieci szkół i ich restrukturyzacji. Szkoła to jednym oddziale każdej z klas, podniesienie liczby dzieci w klasach 1-3, żeby ustawowo określić, że w tej klasie nie może być mniej dzieciaczków, bo pewnie zszokuje niektórych z nas, ale są takie klasy, gdzie jest jeden, fizycznie jedno dziecko, dwoje, troje, bo Polska jest duża, no i ta prowincja wygląda wszędzie podobnie. Proponujemy objęcie subwencją oświatową zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Wreszcie możliwość zatrudnienia pracowników świetlicy, szkoły, bibliotek i nauczycieli wspólnych na podstawie kodeksu pracy. Kodeks pracy to 40-godzinny tydzień pracy, a nie 20-godzinne pensum. Wreszcie chcemy, żeby umożliwić nam prowadzenie bibliotek szkolnych przez biblioteki publiczne. One się niczym nie różnią. Ta biblioteka spokojnie mogłaby poprowadzić bibliotekę w szkole. Wreszcie likwidację dodatku uzupełniającego wprowadzonego w artykule 30a ustawy Karty Nauczyciela i przejęcie przez ZUS finansowania kosztów nauczycielskich urlopów dla poradowania zdrowia.
każdy z nas, jeżeli przebywa na zwolnieniu dłużej niż 30 dni, wypłaty tego okresu dłuższego ponosi ZUS. W przypadku jedynej grupy zawodowej, jeżeli nauczyciel jest cały rok na urlopie z tytułu podratowania zdrowia, bo takie prawo przysługuje, tylko w tym przypadku ZUS nie płaci, tylko samorząd musi płacić ze swojego budżetu. Więc tych takich patologii narosło w ciągu lat dużo. No dobrze byłoby próbować to rozwiązywać. Ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest kwestia jednego rządu. To nieprawda byłoby, że to tylko ten rząd. Proszę Państwa, te problemy narastały przez wiele, wiele lat. No ale chciałoby się zrozumienia, bo przecież samorząd to nie jest nasze prywatne dużo. My też jesteśmy i reprezentujemy państwo nasze. A więc myślę, że takie partnerskie ułożenie sobie współpracy pomiędzy administracją rządową, państwową i administracją samorządową, też państwową, jest ze wszechmiar koniecznie wskazane. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Thank you.
stwierdzam, że wynik nas prawie jest zawsze na dzień kochany, a została już tak jednogłośnie. Także proszę o Wysoka Rado, kolejny projekt dotyczy dokonania zmian w uchwale z 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za życie podstawowego w gminy. Myśmy mieli to ustalone, ale obecnie nowelizacja ustawy o drogach publicznych zobowiązuje nas do zmiany kwoty i właśnie ustęp 8 artykułu 40 mówi, że w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stawki opłaty, o których mowa w ustępie 4,5 nie mogą przekroczyć 0,20 zł. My też zasadniczymy tą ustawę na wysokość tej stawki. Zespołu, w zespołu, który sędzia sądu w Rzeszowie.
Będziecie Państwo musieli się znaleźć albo na tak, albo na tak. I w ten sposób będzie odbywało się głosowanie. Bardzo proszę, Panie Przewodniczący. Opinia zespołu do spraw zaangażowania kandydatów nawazników z dnia 14 maja 2020 roku. Na temat kandydata nawaznika, w szczególności spełnienia przez niego wymogów określonych w ustawie. Zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na nawaznika z tym danym zespołem został powołany uchwałą numer 13 łamane na 145 łamane na 2020 Rady Gminy Długosiorło z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników w składzie. Teresa Paragowska, przewodniczącej Rady Gminy Długosiorło, przewodniczący zespołu. 2. Jadwiga Mirosława Mazarecka, Rady Gminy Długosiorło, członek zespołu. 3. Mariola Renata Kruszewska, Rady Gminy Długosiorło, członek zespołu. 4. Janota Papieła, Rady Gminy Długosiorło, członek zespołu. 5. Tomasz Królik, sędzia Sądu Rejonowego w Wyszkowie, członek zespołu. Wybory ławników odbywają się na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej dalej ustawą. Zadaniem zespołu zgodnie z artykułem 163 paragraf 2 ustawy jest wypracowanie i przedstawienie na sesji Rady Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce pismem z dnia 16 maja 2020 roku znak ATM 0120-4/19 skierowany do przewodniczącego Rady Gminy poinformował o ustalonej przez Kolegium Sądu Okręgowego w Ostrołęce liczbie ławników wybieranych przez Radę Gminy Długosiorło do poszczególnych głównych sądów. Do Sądu Okręgowego w Ostrołęce jeden ławnik do orzekania w sprawach rozpoznawanych w Dziale Cywilnym, sprawy rozwodowe oraz rozpoznawanych w Wydziale Karnym, przy czym porządkowanie ławników do poszczególnych wydziałów nastąpi na zasadach określonych przez Radę Ławniczą. 2. Do Sądu Rejonowego w Wyszkowie jeden ławnik do orzekania w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. O terminie oraz sposobie dokonywania zgłoszeń opinia publiczna została poinformowana przez zamieszczenie stosownych informacji na stronie internetowej www.długosiorło.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędu Gminy. Termin zgłoszenia kandydatów upłynął w dniu 30 czerwca 2019 roku do Urzędu Gminy w Długosiorle. Do Urzędu Gminy w określonym terminie nie wpłynęło żadne zgłoszenie. Na podstawie artykułu 161 paragraf 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych. Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce poinformował Radę Gminy Długosiorło, że Kolegium Sądu Okręgowego w Ostrołęce ustaliło liczbę ławników, która powinna być wybrana na kadencję 2020-2023 przez Radę Gminy Długosiorło do 1. Sądu Rejonowego w Wyszkowie, 1 ławnik, w tym do orzekania Wydziału Rodzinnym i Nieletnich. Termin zgłaszania kandydatów upłynął w dniu 31 stycznia 2020 roku. Uprawnione podmioty oraz grupy obywateli zgłosiły jednego kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Wyszkowie do orzekania w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Zgłoszenie wpłynęło w terminie i spełnia wymagania formalne. Zespół przeanalizował także pismo z dnia 18 lutego 2020 roku UK /1180
1863 łamane na 1138 łamane na 2020 komendantu wojewódzkiego policji z siedzibą w Radomiu, z którego wynika, że kandydat na ławnika pani Anna Barbara Blok nie figuruje w policyjnych systemach informatycznych. Pani Anna Barbara Blok pobyła w funkcji ławnika w latach 2008-2011. Jest emerytowaną nauczycielką, pełniła funkcję dyrektora przedszkoli samorządowej w Bogosiowie przez 12 lat. Czynnie uczestniczy w życiu społecznym, pomaga osobom starszym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej jako opiekunka środowiskowa. To jest opinia właśnie zespołu, a teraz bardzo proszę przed głosowaniem o trzy osoby do komisji sytuacji. Maseczki ochronne wielokrotnego użytku.
Wyobraźcie sobie Państwo, że gminne centrum uszyło i rozdało ponad 2000 maseczek. Drukowano również przyłbice na drukarce pozyskanej przez gminę w ramach projektu Mazowszanie. W czasie obostrzeń związanych z epidemią pracownicy bibliotek przeprowadzili skąpy ciepłe zbiory w bibliotece gminnej. I wreszcie w związku ze złagodzeniem rygorów wprowadzonych przez COVID-19 Bibliotek i Centrum Kultury od 4 maja uruchomiły swoje usługi. A więc czynne jest wypożyczanie się zbiorów w sero, drukowanie usługi elektroniczne zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. 20 maja biblioteka ogłosiła w sieci konkurs plastyczny w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, a od 12 maja zaczęły wydawać drużyny drukarskie wymagacza drukarskie. Od 1 czerwca ruszają zajęcia nauki gry na pianinie i zajęcia taneczne. Informację tą sporządziła pani dyrektor Gminnego Centrum Ewa Krysia. Dziękuję bardzo. Przygotować już stanowisko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu Wójtowi. Teraz przekazuję głos przewodniczącemu Komisji Edukacyjnej, Protokół z posiedzenia Komisji Edukacyjnej wydany na sesji Rady Gminy Głosiowego w dniu 22 maja 2020 roku celu pytania o Komisja w składzie Rafał Pawłowski przewodniczący, Rafał Mieciński członek, Tadeusz Pawłowski członek przeprowadziła tajne głosowanie na wyboru wojownika w Sądu Wielkiego w Pyszkowie Wydział Rodzinny i Letni na kadencję 2020-2023. Głosowanie malownika do Sądu Rejonowego w Pyszkowie, Wydział Rodzinny i Nieletni, wzięło się 11 lat. Liczba radnych wydana karta głosowania 15, liczba karty inkluzywnych 15, liczba karty nieważnych 0, liczba głosów ważnych wakacji na kandydata 15. Kandydatka Hanna Barbara-Rot otrzymała następującą liczbę głosów: 15 głosów za, 0 głosów przeciw. Kandydatka Hanna Barbara-Rot została wybrana. Ułatnika do Sądu Rejonowego w Pyszkowie, Wydział Rodzinny i Letni. Głosowanie. Przechodzimy do następnego.